Księga Przysłów, rozdział 9. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała 7 słupów. Zabiła swoje bydło, zmieszała wino i zastawiła stół. Rozesłała swoje służące, woła na szczytach najwyższych miejsc miasta. Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi. A do nierozumnego mówi: chodźcie, jedzcie mój chleb i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie głupotę, a będziecie żyli, i chodźcie drogą roztropności. Kto upomina szydercę, ściąga na siebie hańbę, a kto strofuje niegodziwego, ten się plami. Nie strofuj szydercy, aby cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię miłował. Upomnij mądrego, a będzie mądrzejszy, poucz sprawiedliwego, a pomnoży swą wiedzę. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a wiedzą o tym, co święte, to rozum. Bo dzięki mnie rozmnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Jeśli będziesz mądry, Tobie samemu będzie służyła Twoja mądrość, a jeśli szydercą, sam poniesiesz szkodę. Głupia kobieta jest wrzaskliwa, prosta i nic nie rozumie. Siedzi u drzwi swego domu, na krześle, na wysokich miejscach w mieście, aby wołać na przechodzących, którzy idą prosto swoimi ścieżkami. Ktokolwiek jest prosty, niech wstąpi, a do nierozumnego mówi: kradzione wody są słodkie, a chleb jedzony pokątnie smaczny. Ale on wie, że tam są umarli, że jej zaproszeni są w głębinach piekła.